No hej, z tej strony Michalos i witam cię serdecznie w dość niezwykłym i nietypowym, bo specjalnym odcinku podcastu Niepodległa Historia. A dlaczego specjalnym? No bo dzisiaj mamy 1 sierpnia, czyli dzisiaj jest kolejna, czyli dzisiaj obchodzimy kolejną rocznicę powstania warszawskiego. Słuchajcie, ja wiem, jesteśmy w innej epoce, w średniowieczu, ale proszę bardzo, nie denerwujcie się. Otóż dlatego, że uważam, że powstanie warszawskie z punktu strategicznego oczywiście nie miało sensu i geostrategicznego, geopolitycznego, ono w ogóle nie miało sensu, jednak i tak warto trochę powiedzieć słów na temat właśnie powstania warszawskiego, gdyż podczas jego przebiegu zginęło dużo naszych rodaków. No i oczywiście warto złożyć hołdy wszystkim bohaterom, którzy brali udział w powstaniu warszawskim, tym żyjącym i tym nieżyjącym. I dlatego ja z tej okazji w imieniu podcastu Niepodległa Historia składam życzenia wszystkim powstańcom warszawskim. Serdeczne życzenia tym żyjącym i tym niestety już nieżyjącym. I mimo, że według mnie powstanie warszawskie od samego początku nie miało już sensu, gdyż sprawa już była przegrana po 41 roku, każdy to już wiedział, mądry geopolityk, geostrateg. Chodzi mi tutaj oczywiście o sprawę pod tytułem Walka o wolną Polskę. To i tak chcę bardzo wam podziękować za to, że podjęliście chociaż próbę walki o wolną ojczyznę, o wolną Polskę. Bardzo dziękuję w imieniu podcastu Niepodległa Historia i wszystkich słuchaczy. No dobra, no a w dzisiejszym odcinku omówimy sobie przyczyny tegoż otóż powstania Warszawy. Zapraszam serdecznie do oglądania i przepraszam za tak długi wstęp, ale był on po prostu bardzo, bardzo potrzebny. No to lecimy. Przyczyny wybuchu powstania warszawskiego. Ignorowanie przez Moskwę wyników akcji pseudonim Burza na wschodnich obszarach Rzeczpospolitej i posuwanie się naprzód Armii Czerwonej stawiało polski rząd w Londynie i dowództwo Armii Krajowej przed decyzją podjęcia próby oswobodzenia Warszawy własnymi siłami przed komunistami, czyli zanim wkroczą tam Sowieci. Liczono, że uwieńczone sukcesem antyniemieckie, antyhitlerowskie powstanie w stolicy Polski, a więc na terytoriach, do których Moskwa nie zgłaszała oficjalnych pretensji, tylko oficjalnych, da przynajmniej ten efekt, iż uszanowane zostanie prawo Polaków do decydowania o własnym losie. Otóż oczywiście to były marne nadzieje. Każdy wiedział, że Sowieci i tak zrobią swoje. No bo nawet powołanie w Warszawie z inicjatywy PPR, czyli Polskiej Partii Robotniczej, tak zwanej Krajowej Rady Narodowej i poczynania polskich komunistów w Związku Radzieckim przeczyły tym nadziejom. No a powstanie PKWN jako oczywistej agentury moskiewskiej na ziemiach polskich stworzyło nową sytuację polityczną, no bo od tej chwili działały niezależnie od siebie dwa ośrodki władzy państwowej. Po pierwsze, rząd Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Londynie i właśnie ten rząd sowieckiej agentury, czyli PKWN. No a podczas gdy pierwszy z nich posiadał poparcie zdecydowanej większości narodu polskiego i uznawany był przez zachodnich aliantów, to jedyną podstawą istnienia drugiego rządu był mecenat mocarstwa, którego armie wkroczyły na ziemie polskie, wypierając hitlerowskiego okupanta. No a w końcu lipca 1944 roku armie
radzieckie zbliżyły się do linii Wisły, no a kilkakrotna przewaga radziecka nad Niemcami na tym kierunku działań kazała przypuszczać, że walki o Warszawę rozpoczną się lada dzień. No a co zmuszało kierownictwo polskiego podziemia do podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie wybuchu właśnie powstania zbrojnego w Warszawie przeciwko Niemcom? No i utworzenie tego wcześniej wspomnianego przeze mnie PKWN świadczyło wymownie, że o ile Armia Krajowa nie udowodni w walce swojej siły i znaczenia i nie wyzwoli Warszawy, zanim uczynią to wojska radzieckie, sowieckie, to dalsze losy kraju spoczywać będą wyłącznie w rękach wujka Józia ze Związku Sowieckiego, czyli Stalina. No a co ciekawe, stanowisko członków Komendy Głównej AK nie było jednolite, no bo zdawano sobie sprawę, że zbyt wczesne zaatakowanie Niemców może doprowadzić do zdławienia powstania i ogromnej ofiary krwi żołnierzy Armii Krajowej i oczywiście polskiej ludności cywilnej. No a chwiejne i na ogół pełne ustępliwości wobec Stalina stanowisko zachodnich aliantów nie dawało też większych gwarancji zgodnego z oczekiwaniami wykorzystania ewentualnego zwycięstwa. Jednak argument, że Warszawa jako stolica Polski zostanie uwolniona przez samych Polaków, a władzę przejmą tam wobec wkraczających Rosjan przedstawiciele państwa podziemnego, wydawał się ostatnią szansą uratowania niepodległości Polski. No i według zwierzchników Armii Krajowej ten argument był dostateczną szansą, której nie wolno było zaniechać. A co ciekawe, dowództwo AK musiało też brać pod uwagę nastroje ludności stolicy, która właśnie rywała się do walki. No ale też z drugiej strony zachodziła obawa, że nawet bez rozkazów, co ciekawe, powstanie może wybuchnąć spontanicznie, tak. A zresztą do powstania, co ciekawe, zachęcała też ulotkami Polska Partia Robotnicza, czyli sowiecka agentura, by w wypadku sukcesu powstańców sobie przypisać inicjatywę jego wywołania. No a 31 lipca w 1944 roku na wiadomość o pojawieniu się czołgów radzieckich w dzielnicy Praga generał Burkomorowski wydał rozkaz rozpoczęcia powstania warszawskiego w dniu następnym, czyli 1 sierpnia o godzinie 17. No dobra, to by było już na tyle w tym temacie i dlatego chciałbym bardzo Ci podziękować za to, że zostałeś do samego końca, że wysłuchałeś ten odcinek do samego końca. Naprawdę dzięki, to mnie bardzo motywuje. No dobra, no to ja się z Wami, z Tobą żegnam i zapraszam Cię już za tydzień do normalnego odcinka podcastu Niepodległa Historia, w którym omówię historię kolejnego króla Węgier, a dokładnie jakiego króla, tego się dowiecie już, uwaga, jutro. Dlaczego jutro? Bo dzisiaj jest niedziela, a ja zawsze publikuję odcinki raz w tygodniu w poniedziałki. No to cześć, pa!